Hej, witajcie. Witam się z wami z samego rana, bo jest w sumie przed 9:00 i ja właśnie jadę na paznokcie. I stwierdziłam, że po ostatnim filmiku, skoro stwierdziliście, że za mało rozmawiałam, to nagram może takiego daily vloga. Wiecie, taki z mojego całego dnia. Dzisiaj w sumie trochę się będzie działo, bo niektóre dni są totalnie takie, wiecie, tylko w domu, z dzieckiem i tak dalej. A dziś najpierw mam paznokcie, później jadę jeszcze na brwi, później jeszcze tam parę rzeczy chcę ogarnąć, więc w sumie może wyjdzie coś ciekawego. Zobaczymy. Zapraszam do oglądania. Dajcie znać, jak wam się podobało. Czy ja na początku powiedziałam, że będzie się działo? Cóż, po powrocie z paznokci okazało się, że brwi zostają przeniesione na inny termin, więc koniec końców jednak będzie domowy, zwykły dzień. Postanowiłam skorzystać z rzemki córki i posprzątać komody z jej ubrankami. Również z tego względu, by przejrzeć rzeczy, z których wyrosła i skompletować paczki dla mieszkańców Ukrainy, które możemy oddawać w lokalnym sklepie. Jak widzicie, w szufladach córki korzystam z pewnie dobrze wam znanych organizerów z IKEA. Te szare są chyba z Iska. Tak, a te białe są z IKEA. Dzięki nim wszystko jest posegregowane i łatwo utrzymać porządek wśród tych niewielkich ubranek. Na bok, na komodę odkładam te, z których już wyrosła i mogę podać je dalej. Zobaczcie tylko, jak schludnie prezentują się tak poukładane ubranka. Teraz szuflada, która jest często otwierana i sprzątana przez moje dziecko, więc jest tam najgorszy bałagan. Ale wystarczy wszystko wyrzucić, posegregować w odpowiednie kategorie i tutaj też już wszystko jest poukładane. Następnie wyciągam karton rzeczy, z jakich wyrosła moja córka i zostały wystawione na Vinted, do Eliksie i tak dalej. W obecnej sytuacji postanowiłam, że ubranka zimowe, body z długim rękawem, swetry i tak dalej również powędrują do paczek. Przejrzałam więc wszystko i z tego kartonu również sporo rzeczy udało mi się odłożyć. Dodatkowo kołdry, poduszki, damskie ubrania, jakie miałam do oddania, trafiły do miejsca zbiórki. Was również do tego zachęcam. Pamiętajcie o tym, że dobro wraca. Po powrocie z miejsca, w jakim oddawałam paczki, postanowiłam ogarnąć dom. Akurat suszarka skończyła suszyć pranie, więc od razu zabrałam się do prasowania. Szczerze, nie cierpię tego robić, jednak ubranka mojej córki i ściereczki kuchenne zawsze prasuję od razu po praniu, więc weszło mi to już w nawyk. Teraz czas na kuchnię. Po ostatnim filmiku postanowiłam, że nie chcę was zanudzać w jednym z nich sprzątając wszystkie pomieszczenia po kolei. Będę nagrywać je naprzemiennie i postanowiłam, że w miarę możliwości będę mieszać je z filmikami o innej tematyce. Tutaj zaczynam od sprzątania blatu i mycia naczyń. Podzielę się z wami również sprawdzonymi preparatami, jakich używam, by kuchnia wyglądała czysto i pięknie pachniała. Pierwszy z nich to Multishine, uniwersalny środek myjący, nadający się do wszystkich powierzchni ponadpodłogowych. Jest mega wydajny. W butelce mamy 1 litr za około 12 zł. Używam go codziennie, w sumie kilka razy dziennie, już od kilku miesięcy i mam wrażenie, że się nie kończy. Chociaż teraz na filmiku widzę już jego spore zużycie. Nie jest to środek, który doczyści jakieś zaschnięte plamy, stare zacieki czy tłuszcz.
On po prostu pomaga utrzymać czystość w miejscach, które czyścimy regularnie. Flash do kuchni jest dużo mocniejszym środkiem. Lepiej radzi sobie z chociażby z tłuszczem czy zaciekami. Bardzo lubię spray tej marki. Mam wersję też do łazienki i świetnie mi się sprawdza. Jako, że zdecydowaliśmy się na zlew umieszczony na wyspie, postanowiłam zaopatrzyć się w suszarkę na naczynia, która jest mała, można ją łatwo schować, gdy jest już niepotrzebna i zajmuje niewiele miejsca. Moje serce skradła ta imitująca trawkę. De facto jest przeznaczona do suszenia butelek, ale świetnie mi się jej używa. Możecie dostać ją na Allegro. Czas na ulubioną czynność mojej córki, czyli odkurzanie. Moja najlepsza inwestycja w tym temacie to odkurzacz bezprzewodowy marki Dyson. Wart każdej złotówki. Używam go kilka razy dziennie i jest po prostu idealny, lekki, zwrotny. Korzystamy tylko z niego. Nasz odkurzacz stacjonarny jest nieużywany. Rumba denerwuje mnie tym, że jest bardzo głośna i sprząta dół ponad 40 minut, a tutaj raz, dwa i wszystko sprzątnięte. Moja kolejna perełka, jeśli chodzi o sprzątanie, to środek do dezynfekcji Zoflora. Totalny hit i odkrycie z angielskiego YouTube'a. Mieszkając jeszcze w UK, zrobiłam już konkretne zapasy i przywiozłam do Polski chyba z 20 butelek tego preparatu. Tam kosztuje około funta, czyli powiedzmy tam 5 zł, a tutaj na Allegro widziałam 17-20. Po umyciu zlewu Cifem wlewam do niego wręcz gorącą wodę. Może być zagotowana z czajnika, może być po prostu gorąca z kranu. I dodaję dwie zakrętki Zoflory. Nie dość, że w zlewie jest zabite 99,9% bakterii, to piękny zapach świeżego prania roznosi się w całym domu. Zoflora ma ogrom zastosowań. Możecie dodawać ją do mycia podłóg i listw przypodłogowych, prania dywaników łazienkowych, ręczników, koców. Działa antybakteryjnie i naprawdę pachnie obłędnie. Musicie koniecznie ją wypróbować. Tak prezentuje się już czysta i pachnąca kuchnia. Dajcie znać w komentarzach, jak podobał Wam się ten filmik. Zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być ze mną na bieżąco. Pozdrawiam, pa!